No właśnie, jest tutaj jeszcze dla nas niespodzianka. Cały czat domagał się wywiadu z dealerem, więc zaprosiliśmy go nas tutaj do kasterki. Jak się czujesz? No niestety, nie udało ci się wygrać, ale i tak zeszedłeś daleko, walczyłeś dziennie przez cały turniej. Gratulacje! No, dzięki. No bardzo miło mi jest zdobyć drugie miejsce. 3 razy się zdarzyło przegrać do lodowego, więc się nie spodziewałem innego wyniku w finale, ale... Powiedział, że meta antydroid, to stwierdziłem, wezmę na początek druida, przekonamy się. No i się przekonałem, 3-0 fina. No jasne. I tak zeszedłeś bardzo daleko. Jaki jest twój klucz do sukcesu? Jak się przygotowałeś? Gdyż, mówiąc szczerze, czat był bardzo zainteresowany. Jakie są twoje metody treningu? Ile czasu spędzasz nad Hearthstone'em? I z kim się przygotowywałeś do tego turnieju? Znaczy, no przygotowywałem się z kolegami z drużyny. Pozdrawiam wszystkich z First Cavu. No i co mam powiedzieć? No, przyjrzałem trochę metę, zobaczyłem, co mi się w niej podoba, co mi się w niej nie podoba. Spróbowałem tego midrange paladyna, bo nie zdziwienie, bo nie było w ogóle dlaczego midrange paladyn. Zadziałał. Właśnie nawet jak teraz dostawałem się do kwalifikacji właśnie w LHS-ie, 2 pierwsze rundy po 3-0, więc widać działał. Black Knighta włożyłem, bo to jedna z moich wolnych legend. No i też trochę MVP tego turnieju. No tak, to prawda, Black Knight był tutaj bardzo często zaskoczeniem zarówno dla przeciwników, jak i dla graczy, którzy po prostu nim grali. No nie była to dość popularna karta wcześniej. I cóż, czy masz na koniec jakieś słowa dla czatu i dla twoich fanów, którzy wpisywali na czacie Dealer Boys i Take My Energy? Chciałbyś ich pozdrowić. No to w takim razie dzięki moi fani za wsparcie. Jeszcze raz wszystkim. I mam nadzieję, że jeszcze o mnie usłyszycie i to będziecie mogli mnie kibicować. No więc jasne, gratulacje raz jeszcze dla Dealera.